Panie prezydencie, panie i panowie, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w pracach tego komitetu. Dla mnie jest to moment szczególny, dość symboliczny i myślę, że ma taki szerszy wymiar. Wtedy, kiedy tu w tym miejscu 38 lat temu powstawała Solidarność, ja nie byłem uczestnikiem tego ruchu, kiedy 29 lat temu odbywały się wybory, które otworzyły drogę do polskiej demokracji, do zmian wolnorynkowych. Też nie byliśmy ze sobą razem, chociaż w Sejmie Kontraktowym, a widzę tutaj wiele osób poznanych wtedy, chyba dzieliliśmy w bardzo dużym stopniu poczucie tworzenia czegoś szczególnego, czegoś nadzwyczajnego, czegoś historycznego i dlatego mieliśmy niespotykaną nigdy później łatwość porozumiewania się mimo wszystkich obciążeń politycznych, emocjonalnych itd. Jest rzeczą niezwykle ważną, żebyśmy zrobili jako obywatele wszystko, co możliwe, by nadchodzące wybory rzeczywiście były uczciwe. Mnie się osobiście wydaje, że w tych manipulacjach związanych z prawem wyborczym są oczywiście rozmaite okazje stworzone, zwłaszcza ta noc po głosowaniu, a przed liczeniem, ale prawdziwe machlojki, to jest znane z praktyk międzynarodowych, mogą mieć miejsce gdzie indziej i o tym trzeba będzie też uprzedzać obserwatorów zagranicznych, w tym z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ale poza samą uczciwością wyborów, bardzo ważną, niezwykle istotne jest to, żeby sobie wszyscy uzmysłowili stawkę. Mówił o tym Michał Boni, że te wybory są podobnie ważne jak te z 1989 roku. Ja się z tym generalnie zgadzam, chociaż w 1989, gdyby ich nie było albo nie przyniosły takiego wyniku, jaki przyniosły, to po prostu jeszcze jakiś czas tkwilibyśmy w logice zimnowojennego podziału świata i Europy po tej biedniejszej, gorszej stronie. Kiedyś by się to zmieniło. Dzisiaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja zewnętrzna jest inna i byłoby świetnie, gdyby obywatele to sobie uzmysłowili. Świat ucieka, Europa odjeżdża. Wiadomości sprzed 2-3 dni dotyczące nowych inicjatyw francusko-niemieckich o tym świadczą. To, co jest dramatem naszym, potencjalnie jeszcze większym w przyszłości niż w chwili obecnej, to to, że my możemy stracić kontakt z tą oddalającą się czołówką. Od tego będzie zależał byt, warunki życia, jakość życia milionów obywateli przyszłości. Stawką są wolność obywatelska, stawką jest bezpieczeństwo narodowe, coraz bardziej samotnionej Polski i stawką jest zachowanie szans na rozwój. Dlatego też mam nadzieję, że wyjdziemy trochę poza tę formułę działań na rzecz uczciwych wyborów, ale będziemy wykorzystywali takie możliwości, jakimi dysponujemy do przekonywania naszych rodaków, współobywateli do zaangażowania, do osobistego zaangażowania. I ostatnie zdanie, całkowicie podzielam pogląd Lecha Wałęsy, że to jest ten szczególny moment, kiedy ambicje partykularne, osobiste, grupowe, partyjne naprawdę się nie powinny liczyć. I jeżeli politycy, którzy są dzisiaj w opozycji, mają poczucie odpowiedzialności za coś więcej niż własne stanowiska i własne partie, to dla wszystkich powinno być oczywiste, że trzeba tworzyć szeroką, demokratyczną, obywatelską koalicję, która będzie broniła tych fundamentalnych interesów naszego społeczeństwa, naszego narodu i naszego państwa. Dziękuję bardzo.